Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z aplikacją BookBeat, a jego tematyka nie jest przypadkowa. BookBeat to jest aplikacja, dzięki której możecie słuchać audiobooków. Znajdziecie w niej m.in. absolutnie wyjątkową pozycję Karoliny Sulej pod tytułem Rzeczy osobiste. To jest książka, która opowiada o modzie w obozach zagłady. Jeśli temat dzisiejszego wywiadu przypadnie Wam do gustu, zdecydowanie powinniście sięgnąć także po ten audiobook. Z kodem 7 metrów otrzymacie bezpłatny dostęp do aplikacji na 30 dni, dzięki czemu będziecie mogli wysłuchać nie tylko tej książki, ale też wielu innych pozycji. Zacznijcie jednak od dzisiejszego wywiadu. Ktoś mógłby pomyśleć, że rozmowa o modzie w kontekście obozów zagłady jest czymś dalece niestosownym. No bo moda, wiadomo, kojarzy się z jakimś zbytkiem, z dostatkiem, a tu obozy. Niestosowne czy stosowne? Wiesz co, wydaje mi się, że nie nam to oceniać i to był mój punkt wyjścia. To znaczy nam, czyli ludziom, którzy pamiętają o zagładzie, pamiętają o II wojnie światowej, którzy mają wreszcie jakąś definicję słowa moda, która im się wydaje absolutnie właściwa i uważają też, że właśnie pamięć o historii jest taką sferą neutralną, niepokalaną, obiektywną, a tymczasem okazuje się, że bardzo arbitralnie, dowolnie wybieramy czasem to, o czym pamiętamy i to, co uznajemy za warte przemilczenia. I jak się okazuje, temat mody w kontekście obozów koncentracyjnych i zagłady został uznany za, cóż, nadający się do przemilczania, dlatego że byliśmy na tyle impertynentcy, moim zdaniem, żeby mieć taką definicję mody, która tamtego doświadczenia nie mieściła. Bo moda to dzisiaj najczęściej jakieś produkty, które kupujemy w sklepach, realnych bądź wirtualnych, zbiór trendów, które są prezentowane w magazynach, jakiś rozdział kapitalizmu, krótko mówiąc, który jest też zarezerwowany dla osób, które mają pieniądze, które stać, czyli dla jakiejś elity. Umówmy się. Ty przyjęłaś inną definicję? Tak, taką prostą, najprostszą, naprawdę. Czyli? Od słowa modus, po łacinie to znaczy sposób, moda, modus, czyli sposób, w jaki użytkujemy ubrania. Sposób noszenia ubrań. Tak, czyli są rzeczy, coś z nimi robimy. To, w jaki sposób się nimi posługujemy, ma wiele znaczeń dla nas jako pojedynczych osób, dla naszych relacji, takich bliskich, ale też takich dużych, społecznych, systemowych. Ubranie jest bardzo intymne, więc to są też bardzo intymne sposoby, autorskie, tylko nasze własne, ale też są to całe systemy sposobów. Więc jest to opowieść o pojedynczych ludziach, moda i o wspólnotach, jakie tworzą. I bardzo podstawowa. Nie na samej górze właśnie jakiejś piramidy potrzeb, ale na samym dole. Dlatego, żeby się dowiedzieć o istocie tego, czym jest moda, zajrzałam tam, gdzie powinno jej nie być. Ale tak jak mówię, tylko dlatego tak się wydaje, że odebraliśmy modzie jakieś takie humanistyczne, ludzkie znaczenie i zamieniliśmy ją w jakąś opowieść o nabywaniu i pieniądzach. A ona jest opowieścią o ciele, o płci, o tożsamości, o wierze w przyszłość, o byciu sobą, o godności. No i o tym też, jak można odebrać te wszystkie rzeczy. No to okej, właśnie o tych rzeczach porozmawiajmy. Kiedy więźniowie przyjeżdżali do obozów, to właściwie na samym wstępie pozbawiano ich prywatnych ubrań. Tak. To nie był przypadek. Zupełnie nie. Ja chciałam to pokazać etap po etapie. Ten rodzaj psychologicznej tortury, przemocy, któremu ludzie byli poddawani. Bo wyobraźmy sobie, mamy jakieś rzeczy, które nam się wydają oczywiste. Najbliższe, najukochańsze ubranie, szczoteczkę do zębów, jakieś kosmetyki, talizman, który przypinamy do bluzki, jakąś biżuterię. I to jest część nas, która o nas opowiada i nie wyobrażamy sobie, żeby ktoś mógł z jakiegoś powodu nam to zabrać tak do cna. To chodziło o to, żeby ludzi łatwiej zabić. Bo jeśli nie widzisz w kimś człowieka, a nie widzisz, kiedy nie ma tych rekwizytów, tego kostiumu, no to wtedy on ci się zdaje łatwiejszy do zabicia. Więc to był proces szalenie okrutny, który miał ludzi psychologicznie pozbawić ochoty do walki o cokolwiek i
pozwolić im zapomnieć o tym, kim są. Czyli uczynić ich tymi ofiarami bez żadnej sprawczości, żeby oni sami siebie nie mogli poznać. I zresztą nie poznawali się. Są takie przejmujące relacje ludzi, którzy widzą siebie nagich, bez włosów, bez żadnych atrybutów i siebie nie poznają. Matki, córek, wnuczki, babci. I jest to dla nich w równym stopniu tragiczne, co zabawne. To jest śmieszne, to jest taki czarny humor. Już jakby nie wiadomo, co zrobić z tymi emocjami. A niektóre więźniarki mówią, że przez to, jak były dręczone tym brakiem rzeczy i tym ogołoceniem, że nawet się sobie wydawały niegodne bycia bohaterkami, bo były takie śmieszne, takie nieludzkie. Więc to była okropna psychologiczna tortura, to jak się wcielało osoby przybyłe do obozów, a potem ta tortura była uzupełniona kolejną torturą, czyli no właśnie, przydziałem młodzieży. A jeszcze w międzyczasie było coś pewnie nie mniej traumatycznego, czyli golenie głów i nie tylko głów. Absolutnie. Co było większą krzywdą? Wiesz co, nie wiem, czy tak można oceniać, co było większą, a co mniejszą. Na pewno to było ogromną krzywdą i mam wrażenie, że w tej opowieści o obozach, jak jesteśmy przyzwyczajeni, to ten właśnie gwałt, ogromny psychologiczny gwałt, który był zadawany mężczyznom, ale kobietom w szczególności, przy wcielaniu do obozu jakoś tak niknie. A to naprawdę jest taki rodzaj, krzywdy wypisywanej na ciele takiego piętna, który nie ma większego w kulturze odpowiednika. Kobieta jest pozbawiana kobiecości, pozbawiana piękna, pozbawiana prawa do bycia kobietą i w związku z tym nie wie już właśnie, jaki sposób ma siebie bronić i czuje się splamiona. To jest pozbawianie kogoś prawa do życia za życia. Panowie chyba sobie lepiej radzili z tym goleniem głów. No tak, bo to jest kulturowo takie, że do wojska się idzie, chłopców się w ogóle częściej też goli. No i też mężczyźni nie przywiązują, bo nie są tak wychowywani, żeby przywiązywać wagę do wyglądu, że tutaj nie ma ich tożsamości w tym wyglądzie. Aczkolwiek mężczyźni również przeżywali to, że czuli się tacy śmieszni jako taka karykatura armii trochę, no bo oni byli ogoleni tak jak rekruci, ale nie dostawali pięknych mundurów, tylko dostawali właśnie takie niedopasowane do nich pasiaki albo inną odzież, która miała czynić z nich trochę drwinę z armii, jak oni mówili, że czują się właśnie jak taka karykatura jakiegoś właśnie, nie wiem, grupy, brygady, szczególnie stojąc naprzeciwko oficerów odzianych w mundury SS, tak, który to mundur SS był zaprojektowany, żeby z człowieka czynić nad człowieka. To był taki kostium superbohaterski, tak jak ten, powiedzmy, pasiak czy strój więźnia miał więźnia upokarzać i być takim kostiumem odczłowieczenia i pozbawienia tożsamości, to ten mundur miał dodawać animuszu, zwalniać odpowiedzialności, wzmacniać i pokazywać, że oto ja mogę wszystko zrobić. Mam totalną władzę. Czyli ubiór z jednych czynił jakieś dziwne, nieludzkie istoty. Tak jest. A w tym samym miejscu, tak? Tak jest. Inny ubiór z innych ludzi czynił jakieś niemalże nadludzkie istoty. Dokładnie, które mogą właściwie dokonywać dowolnych moralnych wyborów, bo to ubranie daje im alibi. Ja chciałam, żeby ta książka pokazywała, jak ogromne znaczenie w obozie miał strój, jak miał wielkie znaczenie psychologiczne, sprawcze, jak potrafił zmienić od tak kogoś właśnie w osobę, która jest niegodna życia, zdaniem jakby oprawców, a oprawcę w kogoś, kto może odbierać to życie i nie ponosić za to odpowiedzialności. I jak to mogło dziać się nawet w skali kilku dni, jak było w przypadku strażniczek, kobiet, które odbywały szkolenie w obozie Ravensbrück i tam takie zagubione dziewczyny, które często przychodziły w poszukiwaniu jakiegoś wiktu i opierunku na to szkolenie, dostawały takie spódnice, oficerki wysokie, marynarki wełniane takie wysmuklające sylwetkę, były bardzo tak odziane godnie i czuły, że to i daje kręgosłup dosłownie. I one w ciągu kilku dni zmieniały się w bardzo zdecydowane, pewne siebie kobiety z tych zagubionych dziewczynek i to więźniarki drobiazgowo opisywały. Niby ciuchy, inaczej chodziły, tak inaczej mówiły, niby zwykłe ubrania, a narzędzie. Wspomnieliśmy o tym goleniu głów. Często wspomina się właśnie, że miało to miejsce, ale to nie były tylko głowy. O tym się już mówi mniej. Tak, golono i same całe ciało. Same więźniarki o tym mówią ze wstydem, bo
No cóż, no to była taka inwazja w cielesność, no nawet dzisiejsze osoby, nie wiem, młode, ale nie tylko, wydaje mi się, że współcześnie nie wyobrażamy sobie, jak to jest, jak w rodzinach często wtedy nawet nie oglądano siebie nawzajem nago, a tutaj jakiś obcy mężczyzna, czy nawet obca kobieta, no w pewnym sensie dokonuje pierwszego jakiegoś intymnej ingerencji w cielesność. No jest to jakaś forma gwałtu. Jest to gwałt. Wszystko w ogóle, o czym mówimy, cały ten proces jest gwałtem. Gwałtem, który ma etapy. I one są coraz boleśniejsze i coraz trudniejsze. I na sam koniec człowiek, kobieta, ale no, tego się nie da płciowo rozróżnić, jest tak wymęczony i tak skołowany, że bardzo często osoby traciły w ogóle zmysły od tego, co się wydarzało, nie wracały już do siebie. Więc wydaje się, że to jest po prostu proces wcielania do obozu, gdzie potem się wydarzą okrucieństwa i bestialstwa, ale to już było bestialstwo, od którego ludzie, no właśnie mówiąc kolokwialnie, no już szaleli po prostu. Więźniowie podostawali na początku tak zwane pasiaki. Tak. To słowo wszyscy znają, teoretycznie. No właśnie, znamy to słowo. Nazwa chyba wydaje się oczywista, że wzięła się od tych pionowych pasków, ale pytanie, no czym były te pasiaki? Skąd one się w ogóle wzięły? Czy to Trzecia Rzesza je wymyśliła w ogóle specjalnie pod obozy, czy może nie? No dobrze, że zadajesz te pytania, bo ja mam wrażenie, że przez dekady to nie było takiego w ogóle zastanowienia w sferze publicznej i wszyscy wydawało się, że wiedzą, co to jest pasiak. Tak. Ale właśnie kojarzył się z obozami. I tyle, nie? Odsyłał do obozu, wystarczy. Natomiast pasiak to jest bardzo tak naprawdę skomplikowany obszar zagadnień, bo pasiak to był jednocześnie, to jest nazwa stroju, ale też nazwa elementów stroju, nazwa wzoru, czyli tych pasków, nazwa materiału, określenie osoby, która pasiak nosiła. Bardzo skomplikowana była produkcja pasiaków, które były wytwarzane w obozach koncentracyjnych również, na krosnach, na początku w ogóle ręcznych, tak, przez więźniów, przez więźniarki najczęściej. I sam pasiak w ogóle nie został wymyślony przez Trzecią Rzeszę też, że tak powiem, w wyniku burzy mózgów, która odbyła się w jednym czy drugim biurze oficerskim, tylko był zręcznym przejęciem kulturowym, bo paski to jest najstarszy wzór na świecie, sięgający średniowiecza, na znaczenie ludzi, którzy są społecznie jakoś wykluczeni, których chcemy pokazać, że oni jakby nie pasują do nas, są jacyś obcy. W średniowieczu to były najczęściej poziome paski, tak jakby kogoś mieczem przeciąć, a potem im bliżej nowoczesności i im bliżej takiego, powiedziałabym, traktowania człowieka, którego nie chcemy, może mniej torturami, a bardziej izolacją, te paski zaczęły przypominać jakby po prostu pręty więzienia, tak? I czyli paski absolutnie nie były przypadkowe, nie. Chodziło o to, żeby dalej bardzo łamać historycznie tych ludzi. Że tak powiem, umotywowana to była decyzja. Mówię o tym dlatego, że właśnie, żeby zrozumieć pewne rzeczy związane z ubraniem i modą, czyli tą błahą dziedziną kultury, trzeba bardzo dużo czasem zrozumieć z historii tego, gdzie my jesteśmy. Więc to jest bardzo skomplikowane. Trzecia Rzesza bardzo dobrze rozumiała to, czym są ubrania i potęgę mody. I ją potrafiła w bardzo okrutny sposób wykorzystać. Tak, no ale te pasiaki wymyśliła rzeczywiście. One... Jak to było szyte? Z czego to było w ogóle? Ty dotykałaś te pasiaki, tak, trzymałaś je tak, w swoim to są drelichy, które są szyte z takich bardzo prostych, no z pokrzywy na przykład, tak, z jakichś z różnego rodzaju płócien tanich. To miał być materiał, który miał być nieprzyjemny w dotyku. Który być gruby, tak, i miał być taki dręczący. No i też właśnie naprawdę tani, tak, to miało być ekonomiczne. No, Trzecia Rzesza myślała w kategoriach gospodarczych też o obozach. To miała być jak najtaniej odziana jakby grupa robotników, którzy byli przeznaczeni na stracenie i ich życie było tyle istotne, o ile napędzało jakąś gałąź gospodarki. A ewentualna niewygoda była tutaj do tak jest, absolutnie. To ubranie jakby miało też zadawać ból. Miało krzywdzić. Ono też było narzędziem zbrodni. To jest bardzo ważne, żeby to zapamiętać. I te pasiaki, które były wymyślone jako narzędzie zbrodni, że właśnie miały odbierać tą tożsamość, miały zadawać ból realny, miały po prostu też, niekoniecznie były skrojone pod więźnia przecież, tak? Były rozdawane przypadkowo, więc były za duże, za małe. Często były to pasiaki dziedziczone po innych więźniach, były pełne robactwa, przewiewne, było w nich zimno, źle i nie były one funkcjonalne zupełnie, miały właśnie krzywdzić. Ale nie dość tego, bo tych pasiaków, jak się okazuje, rychło przestało wystarczać. Nie no właśnie, było ich w obozach tak. Tak wiele, jak sobie wyobrażamy i jak nam potem filmy, książki sugerowały. Kojarzymy obozy właściwie wyłącznie z pasiakami. Tak. Natomiast tak faktycznie to one były przez chwilę.
Tak, one były rzeczywiście, i to w zależności od obozu, ale powiedzmy, że to był początek tego ostatecznego rozwiązania. I szybko obozy się przepełniały i trzeba było w coś więźniów ubierać, pasiaków nie wystarczało. Były pisane długie raporty na ten temat, no i zdecydowano, że będziemy korzystać, w sensie oprawcy będą korzystać z odzieży więźniarskiej, tej, która do obozów napływa wraz z transportami, najczęściej więźniów żydowskich. Okay. Więc odbierano na tej rampie, ogołacano, tak jak już mówiliśmy, więźniów z ubrań i dużą część tych ubrań przeznaczano z powrotem na użytek więźniów, tylko już były to najczęściej stroje, których Trzecia Rzesza nie chciała, albo jakoś przypadkowo dobierane, no i przypadkowo też rozdawane więźniom, co było dla nich dodatkowym upokorzeniem, bo to było okrucieństwo wyjątkowego kalibru. Ale poczekaj, no, przecież część tych ubrań, no to musiały być bardzo też ekskluzywne. No właśnie. Więc właściwie można by domniemywać, że zwiększyła się wygoda więźniów. Tak myślisz? Że to były lepsze tkaniny. No, na przykład brak takich świadectw, że to był pewien rodzaj nagrody, raczej widziano to jako dodatkową szyderę i szczególnie kobiety pamiętają to wyjątkowo wyraziście. Zdenka Fantlowa, Żydówka czeska, która mieszka w Londynie, opowiadała mi z detalami, jak ona dostała taką suknię balową wyszywaną w kwiaty z perłami, tak bardzo właśnie luksusową, czyli, rzeczywiście ekskluzywną. Czyli zdarzały się takie sytuacje, tak? Tak, że i szpilkę. Więzień dostawał suknię i pantofelek. Balową. Tak, i rajstopy, jedną wełnianą, czy nie rajstopy, tylko pończochy, jedną wełnianą dłuższą, drugą krótszą, a do tego jakieś babciny barchany, które z niej spadały i kubraczek taki malutki dziecięcy, którego nie mogła na siebie włożyć, więc to były ubrania z różnych porządków, często właśnie bardzo, bardzo ekskluzywne, które w obozie okazywały się najmniej przydatne, okay. Najłatwiej się darły, były Ale niewygodne. Chodziło o to, żeby dodatkowo dokuczyć, upokorzyć? Czy to był wynik przypadku? Wydaje mi się, że to zostało wymyślone wskutek no, rzeczywiście tego niedoboru odzieży, a okazało się wspaniale skuteczne jako dodatkowa udręka. I zresztą niektóre strażniczki, tak jak więźniarki pamiętają, bawiły się w takie stylistki i przydzielały, o tutaj wy nie wiecie jak się ubrać, to ja wam dam to, to i to. I potem się śmiały i dokuczały. I była to dodatkowa właśnie tortura, która miała jeszcze bardziej więźniów pozbawić godności i niektórzy mówili, że już woleliby pasiaki, bo one przynajmniej dawały pozór jakiegoś takiego więźniarskiego uporządkowania. A to, co się wydarzało z tymi ubraniami, które nagle miały ich oddziewać, to już było z poziomu jakiejś takiej groteski. Więc obóz nie wygląda tak, jak nam się... Próbuję sobie wyobrazić, no, jak tak. Taki obóz musiał wyglądać. I są takie zdjęcia z albumu, które można łatwo wygooglować akurat. To się nazywa album Lili Jakob. I to jest album, nazywa się tak, bo znalazła go była więźniarka Lili Jakob, a to jest album propagandowy nazistowski, który dokumentuje przybycie transportów z Węgier w maju 1944 roku. I tam jest dużo zdjęć całego tego procesu, o którym rozmawialiśmy. W tym jest jedno takie zdjęcie już apelu w Birkenau. Na takim wielkim placu stoją kobiety. I widać, jak się przyjrzy się temu zdjęciu, że nie wszystkie mają dokładnie tak samo ogolone głowy. Niektóre mają włosy. Niektóre mają takie jakby schodki, niektóre są rzeczywiście łyse. Mają na sobie bardzo różne ubrania. Widać, że niektóre mają kwiatowe sukienki, a inne jakieś sukmany do samej ziemi. Niektóre mają spodnie, niektóre jakby jakieś kombinezony wręcz narciarskie, inne jakieś za duże marynarki. No widać, że to są ubrania kompletnie od siebie odmienne, niedopasowane. I jak się zamknie oczy i wyobrazi sobie jeszcze kolory, których nie widać na tym zdjęciu, no to widać, tak. Że ten obóz to jest jakiś potworny patchwork, a nie uporządkowana grupa więźniów. Zupełnie coś innego niż nam To, o czym mówisz, zupełnie burzy jakiś taki nasz stereotyp na temat tego, Bardzo mi na tym zależało, bo on jest niewłaściwy. Ten obraz, który nam się pojawia przed oczami, i powinien być co najmniej bardziej zniuansowany. Nie było jednego obozu, tak, nie było jednego zbioru ubrań. Było pewne spektrum decyzji, a ubranie bardzo, bardzo precyzyjnie o tym opowiada, bo tak jak już powiedziałam, przylega do ciała jednostkowego, ale też opowiada o tym całym systemie, który działał albo nie działał, dokonywał jakichś wyborów i było bardzo dużo ubrań w obozach też. Bardzo dużo. Były te magazyny, które wszyscy pamiętają jako Kanadę. I rzeczywiście każdy obóz miał nie jeden magazyn odzieży, ale kilkanaście budynków. Więc ta odzież była też w krwiobiegu całego obozu. No bo jak ci ludzie przeżyli? Ci więźniowie, którzy dostali te straszne ubrania, w których właściwie nie było im wygodnie jakkolwiek, ani psychologicznie, ani realnie mieli w nich pracować ponad siły, żyć, spać, funkcjonować. No gdyby nic z nimi nie zrobili, to by te ubrania ich zabiły. Oni by zginęli. Czyli co? Istniał jakiś handel, jakaś wymiana? Istniało bardzo wiele różnych
strategii radzenia sobie z tym właśnie, jaki przydział się dostało. I rzeczywiście jedną z tych strategii było tworzenie takich nielegalnych, czarnych giełd czy bazarów. Mhm. I one były w każdym obozie obecne. I władze obozowe przymykały na nie oko, ponieważ też z nich korzystali. Też prowadzili wymianę z więźniami, jakimiś takimi swoimi uprzywilejowanymi. Natomiast więźniowie między sobą handlowali, był cały cennik na przykład. A co było walutą? No jedzenie oczywiście. Jedzenie. I to takie jedzenie bardziej dostępne, czyli kawałek chleba. Czyli ktoś dzielił się swoim przydziałem jedzenia. Tak jest. Albo jedzeniem jakoś tam powiedziałabym przemyconym z kuchni na przykład. I był właśnie jakby cały niepisany cennik, który wszyscy znali. I nie wiem, że na przykład właśnie pół pajtki chleba to jest koszula, tak? Jakby jedna cebula no to jest jakiś rodzaj właśnie jaki, czyli kurtki. Ręcznik to jeszcze coś innego. I oczywiście to wszystko zdobywano z narażeniem życia. Tak? I noszenie dodatkowej odzieży też jakby było narażaniem życia, więc to było cały czas balansowanie na granicy ryzyka. To nie były takie zabiegi, które mogły ujść na sucho. To pokazuje, jak ogromnie ważne było ubranie na takim poziomie, żeby się ogrzać fizycznym, ale na takim poziomie psychologicznym też mogło życie uratować. Na przykład jest taka historia, którą bardzo lubię, opowiedziana przez Martina Grünfelda, wtedy Grünfelda, który w obozie prasował SS-manom mundury i koszule. I bardzo był w tym nieudolny. I raz mu przy tym prasowaniu przerwał kołnierzyk jednej koszuli. Dostał za to straszliwe manto od oficera, ale ten oficer nie chciał tej koszuli i wyrzucił ją. I Martin tę koszulę zabrał, odzyskał, przyszedł sobie ten, jakby naprawił ten kołnierzyk i zaczął tę koszulę zakładać pod swój pasiak. I zauważył ku swojemu zdziwieniu, że jest lepiej traktowany, że nagle nie jest pomiatany, że by nie mają się go żadne szykany. I zorientował się, że ta koszula chyba wywołuje taki efekt. Zorganizował sobie jeszcze jedną na zmianę kosztem kolejnego lania i przetrwał obóz. A potem założył firmę, która dzisiaj się zajmuje szyciem ubrań na miarę i ubiera między innymi Baracka Obamę. Więc wciąż żyje w Nowym Jorku. Ta historia, którą opowiedziałaś, jest właściwie dowodem na to, że odpowiedni ciuch był w stanie w obozie komuś polepszyć byt, uratować życie. A zdarzało się, że był w stanie zmniejszyć szansę na przeżycie? Oczywiście, bo jeśli więzień się poddawał, nie walczył, nie organizował sobie tych ubrań, no to najczęściej kończyło się to jego, no powiedziałabym, takim letargiem. To się nazywało zmuzułmanienie. Mhm. I ci więźniowie no właściwie nie troszczyli się już o swoje ciało, ani o to, żeby być sobą, tak? Czyli żeby pokazać, że nie wiem, że jakoś ja mam coś innego niż inny więzień i że sobie to będę widział na przykład, że zawiązałem sobie inaczej tutaj mankiecik albo zorganizowałem właśnie jakiś sznurek i widzę, że ja jestem sobą. Ci więźniowie się poddawali, już chcieli umrzeć, a to, co ich wyrywało z tego letargu, to nie były wcale wielkie idee, opowieści o Bogu, ojczyźnie, tak, czy przyszłości, tylko takie właśnie zauważenie tego ciała z powrotem. Primo Levi, taki słynny pisarz, który przeżył obozy, opowiadał, że jemu pomogło, jak jego przyjaciel udawał, że się myje i on go obserwował, bo nawet nie było wody. Udawał, że się myje. Że sobie tutaj myje zęby, że twarz i tak dalej. Jakie to miało znaczenie? No i właśnie tak Primo go się zapytał, ale dlaczego ty to robisz wobec śmierci? To jest jakieś śmieszne, co to się w ogóle dzieje? A on powiedział, że to jest jego niezgoda na bycie ofiarą, że on po prostu uznaje swoje ciało za warte troski, że siebie uznaje za wartego życia i że on będzie po prostu ten rytuał robił po to, żeby sobie przypomnieć, że jest normalność gdzieś, że jest po Czyli prostu życie się i codzienność. To żyje. Tak, to istnieje, to no jest tak, człowiekiem, to takie ma swoją właśnie, godność. Tak, jak się okazuje, te czynności właśnie codzienne nasze, ubieranie się, nie wiem, dbanie właśnie o fryzurę, o to, żeby jakoś się, jak to się mówi kolokwialnie, ogarnąć, że to wszystko ma ogromną, ogromną moc właśnie takiego rytuału. Tak. Takiego... I nie tylko estetyczny. Tak. Nie, absolutnie. No i jeden właśnie z moich bohaterów, Lon Weintraub, powiedział, że dla niego obozy, że jego obozy nauczyły, że ubranie to jest też ma wartość moralną, tak? Że może dać nawet albo odbierać godność. I on w ogóle po obozach nigdy nie pozwolił sobie na nieeleganckie ubranie. I śmieje się, że jak nie ma muszki na sobie, to się czuje jakiś taki prosto wyrwany z pieleszy domowych. Okay. I zawsze ma wyprasowane koszule, marynarki, bardzo eleganckim starszym panem już teraz. Bo tak właśnie obóz zadziałał mu na psychikę, że zrozumiał, że to ubranie może być jak zbroja. Niesamowite.
Moda kojarzy mi się jednak z czymś takim, wiesz, świadomym, że ja mam wybór, ja sobie tutaj zdecyduję, co będę nosił, nosiła. No a jednak ten wybór w obozach chyba był, z tego co mówisz, bardzo, bardzo ograniczony. Oczywiście, że był bardzo ograniczony. Gdzie tam była przestrzeń do zabawy modą, jeśli w ogóle można tak powiedzieć? Wiesz co, było tam bardzo wiele różnych przestrzeni i to się zaczynało od przestrzeni wyobrażonej, oczywiście. I na przykład jest taka historia obozowej portrecistki Zofii Stępień-Bator, która malowała nielegalnie, oczywiście też po kryjomu, portrety swoich koleżanek, ale nie takie portrety, że tak jak widziała je w tym obozie. One przychodziły i mówiły: słuchaj, Zośka, namaluj mnie tak, wiesz, tak jak żebym była taka kobieca, tak jak byłam przed wojną, tak jakbym szła na randkę, tak mi namaluj. No i ona malowała im wielkie włosy, takie z fryzurami, loki, piękne makijaże, czasem jakieś księżniczkowe suknie, bo one tak chciały siebie widzieć. To była ich przestrzeń wyboru, że taki luksus, tę kobiecość, to piękno, za którym tak strasznie tęskniły, to ona im w tych portretach dawała i je nosiły jak takie talizmany. Kobiety też sobie opowiadały o swoich toaletach poprzednich, wyobrażały sobie, jak będą kiedyś wyglądać. Jest taka audycja obozowa Radio Majdanek. Nie było to, broń Boże, żadne radio, ale to był taki zwyczaj, który miały więźniarki na Majdanku, że sobie właśnie opowiadały różne historie i miały też taką audycję podwieczorek z mikrofonem, niedzielną, bez mikrofonu i podwieczorka oczywiście. I tam sobie opowiadały o modzie obozowej. I opowiadały takim językiem właśnie czasopisma dla kobiet o tym, co im tutaj zafundowano, jakie tortury i co tam dzisiaj właśnie nowego rzucili, jakie są nowe trendy. I to była świetna satyra. Zresztą jest też żurnal Mód, to się nazywa Modni Żurnale, rysowała go czeska żydówka w Ravensbrück i robi tam takie właśnie pełne czarnego humoru podpisy do takich rysunków tych straszliwych obozowych strojów. I to pokazuje, że ten język, który kobiety znały bardzo dobrze, język mody, nadaje się do tego, żeby egzorcyzmować jakoś tę rzeczywistość obozową. I to jest ta jedna sfera. No a druga sfera, no to jest rzeczywiście sfera realna, gdzie jedne kobiety miały dostęp do ubrań większy, bo na przykład pracowały właśnie w tym magazynie Kanada i tam mały dostęp do wszystkich ubrań i mogły się nawet stroić w obrębie jakby tego magazynu, zanim nie wyszły na obóz. Były grupy takie związane z narodowością, które lubiły tę narodowość zaznaczać w takie subtelne sposoby. Na przykład Maria Jezierska, jedna z więźniarek, mówi, że dla niej przejawem mody było to, jak wiązano chustki na głowie, że Rosjanki wiązały tam bardziej odkrywając czoło, że Żydówki bardziej tak do tyłu i rysowała w ogóle w swoich wspomnieniach całą taką typologię główek takich i tak pokazuje, jak te chustki wyglądały. Ale były też oczywiście przestrzenie, gdzie można było sobie pozwolić na wybór taki realny i to były takie przestrzenie obozu, które się nazywa funkcyjnymi stanowiskami. Czyli to były stanowiska, które gdzie więźniarki albo więźniowie zarządzali już innymi więźniami takimi szeregowymi. Administracyjne właśnie, albo związane z zarządzaniem blokiem, czyli jakimś miejscem, gdzie więźniowie się grupowali i inne takie pomocnicze i z reguły z tym się wiązały jakieś przywileje związane z wyglądem. Różne. I czasem były to przywileje, które były realizowane bez, że tak powiem, żadnej moralnej refleksji, bo na przykład były tak zwane blokowe, czyli właśnie zarządzające tym miejscem, gdzie więźniowie spali, które miały własne pokoje i w tych pokojach trzymały ubrania na zmianę, często bardzo frywolne, takie dziewczęce, jak dla Barbie i zdobiły te pokoiki w jakieś właśnie poduszeczki, piórka, nie wiadomo co, co stanowiło gorszący kontrast z tym, jak inni więźniowie sobie radzili. No ale byli też więźniowie czy więźniarki, którzy, a i owszem, korzystali z dostępu do ubrań, ale nie wiązało się to z żadną moralną szkodą, wręcz były widziane, bo to często były kobiety jako jakieś takie, można powiedzieć, ikony przeżycia obozowego. Taka była na przykład Katia Zinger, która była Schreiberką, czyli taką pisarką obozu, tworzyła spisy osób na apelu i ona miała specyficzny bardzo styl, ubierała się na niebiesko, miała też niebieski pokój, w którym jakby spała i tam miała niebieską pościel, farbowała sobie włosy, miała ogromne przywileje, ale nie wykorzystywała ich, że tak powiem, w celach niemoralnych, tylko po to, żeby ratować osoby z selekcji, żeby tam właśnie fałszować to, co zapisywała i została zapamiętana jako taki rodzaj zjawiska pięknego anioła, który w tym obozie się porusza w zupełnie innym kontekście.
A gdzie w tym wszystkim byli faceci, powiedz mi? Czy oni też w jakiś sposób posługiwali się tą modą? Czy mieli do tego przestrzeń? Czy było to dla nich kompletnie nieistotne? To było bardzo istotne. Oczywiście w inny sposób niż kobiety, bo tutaj znaczenie miała taka obozowa, jakby to powiedzieć, elegancja związana ze stażem obozowym. Mhm. I tak zwana właśnie starszyzna obozowa bardzo pilnowała, żeby nosić zawsze czyste ubranie, tak jakby wyprasowane w kant, żeby mieć taliowane marynarki. Chyba, co? No ale można było wyprasować na przykład ubranie, składając je w odpowiedni sposób na pryczy, jak było mokre. Można było je czymś przygnieść. Można było wreszcie zorganizować jakąś przysługę u osób, które zajmowały się na przykład właśnie praniem czy prasowaniem ubrań dla SS. Tak jakby to wszystko, jakby cały obóz to były sekcje zajmujące się różnego rodzaju rzeczami. No i wszędzie pracowali więźniowie, więc można było jakoś nielegalnie, z narażeniem życia, powtarzam, to wszystko się tak odbywało, jakoś się dogadać, żeby lepiej wyglądać, a ten wygląd był doceniany przez kadrę obozową. Oczywiście nie można było też przesadzić i za bardzo się upodabniać do nadludzi, ale ten wygląd lepszy, który znamionuje, nie wiem, nadawanie się do pracy, jakiś rodzaj zdrowia, no to wszystko sprzyjało temu, żeby przeżyć po prostu, więc to był kamuflaż. I mężczyźni go również uprawiali, starając się właśnie jakoś nawiązać dialog z tym mundurem, tak jak już powiedziałam, żeby trochę się upodobnić. No byli też mężczyźni bardzo szczególni w obozach, którzy jakby należeli do różowych trójkątów. Tak do homoseksualiści, osoby nienormatywne i często są oni zapamiętani przez więźniów jako ci, którzy właśnie nawet sobie takie małe torebeczki szyli z pasiaków. No, generalnie... Ta nazwa wzięła się od naszywek, tak? Tak, bo to jest też bardzo ważny element stroju, bo my rozmawiamy trochę wybiórczo o już różnych takich zabiegach na ubraniach obozowych. To były winkle? Winkle, tak. To były specjalne oznaczenia, które mówiły o tym, jakiej grupy, z jakiego powodu się więzień czy więźniarka znaleźli. Je naszywano na pasiaki? Na pasiaki, tak, dokładnie. I co ona mówiła o więźniach na przykład? Na przykład, że więzień dopuścił się jakiegoś czynu, tak zwany więzień polityczny, wobec III Rzeszy agresywnego, tak? Nie, jakby nie godzącego w jej dobre imię w jakiś tam sposób, po prostu walczył z nią tak czy inaczej, no i trafia do obozu w związku z tym jako zagrożenie. Więc to było takie z powodu czynu, bym powiedziała, a było też z powodu pochodzenia. Więźniowie żydowscy, więźniowie romscy, świadkowie Jehowy, osoby, które były oznaczone jako chore psychicznie, również trafiały do obozów i miały specjalne oznaczenia. I były też winkle czarne i zielone, które oznaczały więźniów, a tak zwanych aspołecznych czy kryminalnych. Tak zwanych mówię, ponieważ to są wszystko, to jest cała nomenklatura niemiecka, tak jakby nazistowska, więc to nie jest tak, że to była tożsamość tych więźniów, tylko że oni byli tak definiowani. I były też inne oznaczenia, na przykład taki punkt bardzo duży malowany na pasiaku albo naszywany, no to był znak, że więzień się dopuścił ucieczki. A jak rozmawialiśmy o tych ubraniach cywilnych, to tej groteski dopełnia jeszcze fakt, że te ubrania cywilne były też znaczone farbą dodatkowo, żeby było trudniej uciec, więc były takie sztrajfy na przykład, czyli takie na przykład krzyżyki wielkie na całych płaszczu, dajmy na to, no albo takie wielkie pasy, albo też kropki jeszcze w różnych miejscach. Chodziło po prostu o to, żeby ten więzień był bardzo widoczny i nawet jak ucieknie z obozu, żeby było, można było od razu zobaczyć, o, to jest jakby więzień obozu, który zbiegł. Bo też jest to jakby prawda fizjologiczna o ludzkim oku, taka, że te wszystkie pasy dużo lepiej widać niż nawet bardzo taki wyrazisty, jednolity kolor. No to też pewnie nie było przypadkowe. Nie. Więc to jakby sam widzisz, jest tam bardzo, bardzo dużo historii. Moja książka ma wiele, wiele stron i wiele aspektów życia obozowego chciałam opowiedzieć. Bo to... I fajne jest też to, i fajne jest też to, że jest tam pokazana ta codzienność, rzeczy takie czasem bardzo prozaiczne, tak, o których często się nie mówi, na przykład związane z higieną, z toaletą. Jak to wszystko wyglądało? Wiesz, taka rzecz, no przecież to nie jest tajemnicą, że kobiety miesiączkują. Tak, to... Jak sobie radzono? Nie wiem, od czego zacząć, bo poruszyłeś bardzo wiele tematów. Już samo mycie się jest ogromnym tematem. Już trochę o nim rozmawialiśmy, że ono nawet nie musiało realnie występować, żeby działać jakoś na psychikę więźnia czy więźniarki. No ale wyobraźmy sobie, że po wodę trzeba iść po mrozie,
w tych łachmanach na drugi koniec obozu, tak żeby się nie dać złapać, z jakimś jednym naczyniem, też zorganizowanym, najczęściej niewielkim, i potem donieść tą wodę z powrotem do grupy spragnionych tej wody więźniarek, które chcą się tą wodą umyć i jeszcze zrobić pranie. Więc to jest jakby niemożliwe, a jednak to się działo. Często ta woda była tak upragniona, że oddawano za nią jedzenie i używano trochę, żeby się napić i koniecznie właśnie umyć, przemyć i śniegiem się my to, czymkolwiek. Czyli wody właściwie nie było. No, infrastruktura toaletowa, powiedzmy mówiąc oględnie, nie została przemyślana w obozach. Tak, były to po prostu upokarzające warunki osób, które usiłują dopchać się do, w najlepszym wypadku, dziury w takiej betonowej ławie. W najlepszym wypadku. Najczęściej były to takie kloaczne rowy, do których też często można było wpaść, tak, i skończyć tak życie. Ty chyba opisałaś jedną taką historię. Tak, bardzo pięknej dziewczyny. Która, to był wstrząs dla wielu kobiet w tym obozie, bo ona była przepiękna i jako przepiękna była też tak traktowana z taką rewerencją, tak, że się, aż się bano jej dotknąć, była tak piękna, a jednak skończyła tak życie. I to był taki kontrast między taką brzydką śmiercią, a taką piękną osobą. Dużo jest takich historii w obozie. Takiej jakby zagłady jakiegoś takiego niesamowitego ludzkiego piękna. Ale też takiego odzyskiwania piękna. Na przykład więźniarki pisały o tym, jak ważne było dla nich, jak ich włosy odrastały. Że było widać na przykład jeden kosmyk włosa, który można było jakoś wyeksponować. No ale ta higiena to jest ogromny temat. I ta cielesność właśnie, taka, która jest no, źródłem ogromnego cierpienia. I jak ją odzyskać, jakim gestem. Tak? I jedna więźniarka na przykład przez wszystkie obozy, a przeszła przez 10 obozów, przeniosła z obozu w Płaszowie taki kawałeczek szminki z dna i tą szminkę sobie nakładała na policzki, żeby pokazać, że jest bardziej zdrowa niż była, no ale też się zachowała po to, żeby pamiętać, że malowała się szminką. W ogóle te szminki to jest taki mocny symbol. Ja też w tej książce opisuję taki moment wyzwalania obozów. Szminka to siła. Tak, i w pewnym momencie do obozu w Bergen-Belsen wyzwalanego przybyła dostawa szminek. Nie wiadomo w ogóle, kto ją zorganizował. I tak się nawet oburzano. Tam oficer zarządzający robi taki raport, że tak by nie wiadomo skąd te szminki, po co te szminki. A okazało się, że one miały niesamowite terapeutyczne właściwości. I każda kobieta natychmiast chciała tę szminkę. A to były kobiety, które często jeszcze nie były w stanie się podnieść na łóżkach. A one chciały już te szminki i malowały się. Niektóre umierały z tymi szminkami w rękach. Ale ta czerwona szminka była dla nich takim symbolem kobiecości i piękna, jakiegoś takiego należenia do innej sfery, bycia damą znowu, że one pragnęły jej no, tak samo jak jedzenia. A powiedz mi, co z tymi miesiączkami? Dopytuję o to dlatego, że no, często mówi się o tym, że kobiety właśnie nie miesiączkowały, bo coś im podawano, bo warunki były zbyt fatalne. Wiesz co, to jest bardzo złożony temat i bardzo delikatny. I te kobiety, które zdecydowały się o tym pisać, pisały o tym, że miesiączkowały w kategoriach najczęściej kolejnego upokorzenia i kolejnego dramatu, który się dołączał do takiego upodlenia i to takie cieknące, ta krew cieknąca po nogach, przy pracy, no to się wydawało obrzydliwe więźniarkom, ale z drugiej strony niektóre z nich bardzo chciały miesiączkować mimo to, ponieważ bały się, że jak przestaną miesiączkować, to stracą tę kobiecość, stracą szansę na bycie matką i bardzo przejmująco o tym więźniarki opowiadają, że to jednoczyło wszystkie kobiety niezależnie od pochodzenia, że modliły się w różnych językach do różnych bogów o to, żeby tę płodność odzyskać potem. I rzeczywiście z tego lęku rodziły się też takie historie, że może ktoś im coś podawał do jedzenia. Prawdopodobnie była to fizjologiczna reakcja wycieńczonego organizmu, który tak w pewnym sensie zamierał na chwilę. No ale to oczywiście też potem objawiało się różnego rodzaju problemami po wojnie, starzeniem się i różnymi problemami w życiu reprodukcyjnym, no niestety. Ale są też takie historie, że miesiączka uratowała życie albo uratowała kobietę przed gwałtem. Życie dlatego, że nie nadawała się wtedy do eksperymentów medycznych, no a przed gwałtem dlatego, że oficerowie no, nie powstrzymywali się przed tą rasową zdradą i często niestety gwałcili kobiety w obozach. Tak, tu też pojawia się kolejny temat właśnie przymusowej pracy seksualnej. Oczywiście. Funkcjonowały na terenie obozów tak zwane pufy.
Tak. Ja o tym piszę, bardzo polecam też książki Joanny Ostrowskiej, która ten temat odkryła i zgłębiła. I ja też piszę o tych kobietach, ponieważ one miały dostęp do ubrań jako nieliczne i do takich zwiewnych, bieliźnianych ubrań, do makijażu i miały pozwolenie na fryzury. I one się często mężczyznom wydają takim właśnie wspomnieniem kobiecości utraconej, jakimś takim jakby wejściem w inny świat. Bo Tadeusz Borowski, znany skądinąd, tak, bardzo znany reportażysta, jakby autor wspomnień, które są znane wszystkim chyba właściwie, którzy w Polsce słyszeli o obozach. No on wspomina je jako takie pastelowe właśnie kobietki, takie, wspomina takie główki wyglądające z tego pufu i dużo jest czułości w tych wspomnieniach mężczyzn na temat kobiet, które pracowały seksualnie w obozach, a w przypadku kobiet jest dużo bardzo lęku i takiego przekonania, że to jest właśnie bardzo upadlające i takiego lęku, że one nie chcą tam trafić, że to jest najgorsze, co może im się trafić. Czy wiadomo jest to, czy kobiety były do tego zmuszane, czy to była kwestia ich jakiejś decyzji wyboru? No to jest bardzo w ogóle trudna kwestia, jaki to jest wybór, tak? I czy to jest w ogóle wybór? I jak to oceniać? Nie można tego oceniać, trzeba słuchać. Niestety tych świadectw kobiet jest niewiele bezpośrednich. Trzeba je kolekcjonować i zbierać z różnych miejsc. Natomiast najczęściej kobiety były wybierane bez świadomości. Mówiono im, że będą pracować w ciepłym miejscu, że będzie im lepiej i nie dopowiadano, co to będzie za miejsce. Jest taka właśnie relacja z Zofii Stępień-Bator, która trafiła w końcu do kuchni, do pracy do kuchni, ale opisuje, jak właśnie dostaje lepsze ubranie, czyste, jak idą pod prysznic i jak jest ona przerażona każdą kolejną czynnością, bo uważa, że ona zaprowadzi, że to piękno jest znamionem tego, że będzie właśnie jej ciało użytkowane w ten sposób. Ty obozami zajmujesz się już wiele, wiele lat. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, no bo myślę o tych pasiakach jako taki przykład na to, że ta nasza powszechna wiedza na temat obozów jest taka dosyć stereotypowa, a ty pracując chociażby nad swoją książką, na pewno miałaś takie momenty, kiedy pewne sytuacje były dla ciebie zaskoczeniem. Co cię w największym stopniu zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, jak wielki zasób materiału mówi o tym, jaka była rola ubrań i rzeczy osobistych w obozach. Tak jak się wydaje, że może to być jakiś przypis, prawda, jakieś uzupełnienie, jakiś rodzaj anegdoty być może, marginesowej historii związanej z obozami, to nie może być nic bardziej mylnego. To jest centrum opowieści. Ubrania są wszędzie. Można nimi opowiadać o właśnie udręce, o radzeniu sobie, o tym, jak obozy były wymyślone, o tym, jakie były w nich miejsca, grupy, w jaki sposób działali oprawcy, w jaki sposób więźniowie przeżywali wcielanie, życie w obozie, wyjście z obozu, że te świadectwa są w archiwach w Polsce, w Izraelu, w Wielkiej Brytanii, w Stanach, są w muzeach obiekty, są wreszcie pamiątki u samych więźniów czy więźniarek, którzy do dziś żyją i pamiętają te historie. Więc właściwie gdzie się nie zajrzy, tam jest jakaś historia związana z ubraniem. Ale one się nie przebijały. No, nie przybijały się dlatego, że były właśnie, że tak powiem, zakręcone. Nikt nie zadawał tych pytań, nie? Nikt nie zadawał tych pytań, bo wystarczało to odesłanie tego pasiaka, o którym już wspomnieliśmy, oraz takie poczucie, że to jest właśnie nie na miejscu, bo ta definicja mody jest tak zniechęcająca do tego, żeby badać ten teren, że nikt się nie były ważył. Ważniejsze rzeczy. A więźniowie mówili mi, trochę późno przychodzisz, dobrze, że zadajesz te pytania wreszcie. Dziwne, że nikt wcześniej nie zadał tych pytań nam, nikt się na mnie nie obrażał, nikt się nie dziwił. Dziwią się tylko te osoby właśnie, które obcują z pewną pamięcią, która przemilczała te sprawy, a nie osoby, które to przeżyły. To faktycznie. Tak. Mija już chyba mniej więcej rok od premiery twojej książki, a całkiem niedawno ukazał się jej audiobook. Tak, to prawda. Przyjemniej łatwiej było pisać czy czytać swoją książkę? A właśnie, audiobook z twoim gościnnym udziałem. Stąd to pytanie. Tak. Czytało mi się bardzo dobrze, bo bardzo lubię audio i sama jestem też podcasterką i cała ta czynność jest przyjemna, ale nie ukrywam, że byłam lekko zestresowana, ponieważ uważam, że audiobook jest sprawdzianem dla książki, czy ona brzmi, czy ona ma dobry ton, czy ona się
czyta i no, z takim lekkim dygotem przyjmowałam i nadal przyjmuję to, że ten audiobook istnieje i nie mogę się doczekać komentarzy, czy się udało, no czy tak, nie. Ja twojej książki nie czytałem, tylko właśnie słuchałem w formie audiobooka. No i to, co mogę powiedzieć, to to, że zdecydowanie słychać, jak dobrze jest napisana. Także no to uf, to wielkie gratulacje dla ciebie. No i wam też oczywiście polecam tę książkę. Przypominam, że jest dostępna w aplikacji BookBeat, a z kodem 7 metrów otrzymacie bezpłatny dostęp do aplikacji na 30 dni. Będziecie mieli okazję przesłuchać nie tylko książkę Rzeczy osobiste, ale też wiele innych pozycji, do czego oczywiście zachęcam. Pięknie ci dziękuję. Również bardzo dziękuję za to spotkanie.